Zwiedzaj i graj. To pomysł na zwiedzanie, odkrywanie i promowanie regionu. Studenci z Krakowa pracują nad nową aplikacją, która pomoże wypromować Zamek Księcia Henryka wraz z innymi atrakcjami powiatu karkonoskiego. Udało mi się namówić do współpracy studentów z AGH z Krakowa, którzy zajmują się przygotowywaniem gier. W tym roku zrobili właśnie warsztaty swoje, na które zaprosili producentów z całego kraju i zagranicy. Udało mi się ich namówić, żeby przyjechali w nasze tereny, a to w tym celu, aby przesiąkli naszym regionalizmem, gdyż będę chciał, żeby przygotowali dla nas aplikację. Aplikację z grą, tam będzie kilka gier. Aplikacja będzie funkcjonowała na zasadzie zwiedzaj i graj, czyli żeby dzieci nasze, które uwielbiają obecnie grać w gry na telefonach, mogły zagrać, będą musiały za przeproszeniem ruszyć tyłek, przejść się. W danym miejscu będzie czekał na nie QR kod, który odblokuje im kolejną grę, z której będą mogli korzystać podczas pobytu na naszym terenie. No, według mnie to jest bardzo fajny pomysł, bo zamiast siedzieć w domu, będą mogli sobie wyjść, przejść się, a potem przy okazji sobie mogą pograć. Aplikacja na smartfony, która łączy zwiedzanie miejsc z powiatu karkonoskiego z odblokowaniem kolejnych gier, to innowacyjny pomysł, który może przyciągnąć zarówno turystów, jak i lokalnych mieszkańców. Mógłbym zagrać. Mi się mogły spodobać. No ja chodzę po wyższych górach, partiach i ogólnie chodzić po górach i widoki oglądać. W dobie cyfryzacji i powszechnego dostępu do technologii mobilnych, tego rodzaju rozwiązanie stanowi doskonałe połączenie rozrywki, edukacji oraz aktywności fizycznej. Jakbym zachęcił, żeby zwiedzali. Na przykład, żeby sobie pasję znaleźli, jakąś typu właśnie fotografia, zwiedzanie. Aplikacja promuje także aktywność fizyczną. Aby odblokować kolejne poziomy, gracze muszą fizycznie odwiedzić różne miejsca w powiecie, co zachęca do spacerów, wycieczek rowerowych, a nawet górskich wędrówek. Dla Echo24, Anna Stańczak.